Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Rozmowa dnia dzisiaj podsumujemy sobie. Yy... Kampanię wyborczą będziemy rozmawiać także o historii święto narodowe przed nami, a także o bardzo ważnej rocznicy dla Gorzowa. 15 lat jak mamy yy, pomnik Józefa Piłsudskiego, naszym gościem Jarosław Porwich, Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od rozliczeń politycznych, bo to jest taki okres rozliczeń, chociaż yy, rządu jeszcze nie ma, wszystko się konstytuuje, wszystko się układa, yy, w prawie i sprawiedliwości trwają rozliczenia, czy już podsumowaliście ten okres kampanii? Nie no, dyskutujemy na temat tego, w jaki sposób była prowadzona kampania, jakie błędy popełniliśmy, jakie wnioski należy wyciągnąć na przyszłość. Tak? Przypomnę, że zbliżają się wybory samorządowe. Dużymi krokami się zbliżają. Niektórzy żartują, że już trwa kampania wyborcza a propos wyborów samorządowych. No, tak już można powiedzieć, że z marszu ruszyła kampania samorządowa, także już są przymiarki pod to, kto będzie kandydował do Sejmiku Wojewódzkiego, kto do Rady Miasta Gorzowa, do, do, do poszczególnych rad powiatów, gmin. Także, także dużo się będzie działo, także tempo nie, nie, nie jest zwalniane absolutnie. Yy, natomiast no, my musimy zadbać, żeby, żeby znów no, uzyskać jak, jakiś optymalny wynik tak? no, i uniknąć tych błędów, które w sposób oczywisty zostały popełnione w kampanii wyborczej do parlamentu. Yhy. No i trzeba pomyśleć o wyborach samorządowych, tak mówią wszystkie ugrupowania. Jarosław Porwik będzie kandydował w wyborach samorządowych, czy jeszcze za wcześnie? Na takie jeszcze dekoracje? za wcześnie, żeby o tym mówić, ale oczywiście, oczywiście wydaje mi się, że tak. Aha. Wydaje mi się, że tak nie chcę zaprzestać tej aktywności w tych, w tych obszarach społecznych. Jest naprawdę dużo do zrobienia i w samym mieście Gorzowie i w województwie. Ale widziałby się pan bardziej w Gorzowskiej Radzie czy w Sejmiku Obuskim na przykład? Panie to, że to musimy to wszystko skalkulować, tak? To, co się będzie nam, nam opłacało. Ja się oddaję, po prostu oddam się do dyspozycji. Taka jaka decyzja zapadnie, tam, tam będę kandydował, żeby po prostu pracować, tak? No Gorzów jest takim miastem troszeczkę przez niektórych Niechcianym. Jesteśmy bardzo często traktowani po macoszemu. Musimy bardzo mocno dbać o nasze interesy, bardzo mocno walczyć tak, na różnych płaszczyznach. To było czynione do tej pory, oczywiście z różnym skutkiem, no ale nie należy po prostu poprzestać na tym, co, co dzisiaj jest, bo Gorzów zasługuje naprawdę na to, żeby być poważnie traktowanym i Gorzowianie też na to zasługują, żeby, żeby ich interesy były reprezentowane jak najmocniej. No i tak być powinno. Ale Gorzowianie swoją drogą doszli do wniosku, że ich interesy mają reprezentować posłowie z Zielonej góry w większości. Dwa no właśnie to jest smutne, Przypo pamiętam. przypomnę tą yy, dysproporcję. No właśnie i to jest naprawdę bardzo smutne i zadziwiające. Ja pamiętam ostatnie moje. Yy ostatnią moją wizytę w radiu Zachód bodajże na podsumowaniu tygodnia. I tutaj ja tam... na naszej antenie także mówiliśmy o tym. I ja, ja też pamiętam w ostatnich swoich słowach przed, przed wyborami no też prosiłem, apelowałem do wszystkich mieszkańców Gorzowa, niezależnie od sympatii politycznych, ażeby Głosowali na, na kandydatów z Gorzowa po to, żeby wzmocnić, wzmocnić naszą reprezentację w sejmiku. Yy, yy, w pośle, w, przepraszam, w parlamencie. w parlamencie w parlamencie, że naprawdę warto, tak, niech 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 ludzie z platformy głosują na, na Krystynę Siblińską, Radka Wróblewskiego, żeby członkowie PIS-u głosowali też na kandydatów PIS-u, żeby członkowie PSL-u Polski 250 też na swoich lewicy też na swoich. No nie i niestety wyszło. okazało się, że mieszkańcy Gorzowano od dziwo głosowali na, na, na przedstawicieli z Zielonej Góry. E... To jest jakiś sygnał? Czy to jest przypadek? Jak pan to odbiera? Ja, ja, ja nie wiem. To jest brak takiego logicznego myślenia. Trzeba mieć jakiś instynkt samozachowawczy. Tak ja... Pamiętam, co mi powiedział mój przyjaciel serdeczny, który rozmawiał ze swoim teściem, który jest sympatykiem Platformy Obywatelskiej i zadał mu pytanie, na kogo głosował. on odpowiedział oczywiście, że na Platformę Obywatelską. On mówi, dobrze, ale na kogo konkretnie? On mówi, nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie pamiętam konkretnie, zaraz, zaraz. Chyba na miejsce, na, na, na kandydata z miejsca drugiego. To był y, chyba Sługocki, Sługocki. On mówi, no ale no dobrze. Sługocki, dlaczego na Sługockiego głosowałeś? Przecież on jest z Zielonej Góry, tak? Na to też mu odpowiedział. No tak, no, yy, ale dobrze mi się to nazwisko kojarzyło, bo znałem kiedyś taką panią Sługocką. Natomiast natomiast nie głosowałem na nikogo z Gorzowa, no bo ci z Gorzowa są tacy tacy tacy, tacy, tacy Ale inni, tacy, 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 tacy niby gorsi. To jest, tak, to jest taki objaw ojkofobii, panie redaktorze. Może, szok, szok. A może po prostu gorzowscy kandydaci byli mniej wyraziści, mniej. Nie, tak nie jest, panie redaktorze, niech mi pokaże, niech mi pan udowodni, że, że jakiś kandydat z, Go, z Zielonej Góry jest bardziej wyrazisty, bardziej konkretny, merytorycznie przygotowany niż kandydaci z Gorzowa. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie podpisuję się pod taką opinią, jeżeli taka się pojawi gdziekolwiek. Wnioski zatem muszą być wyciągnięte, zobaczymy, bo wybory samorządowe to m.in. walka o miejsca w Sejmiku. No tak, tak, tak. A tam są naprawdę olbrzymie pieniądze. Oczywiście rząd dysponuje pieniędzmi budżetowymi. Sejmik Wojewódzki no, też ma naprawdę. Też ma naprawdę duże pole do popisu i, 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 i tam pojawiają się, przez lata się pojawiały, od kiedy tak naprawdę chociażby marszałek Polak była marszałkiem województwa lubuskiego, czyli od 2010 roku, no pojawiały się bardzo duże dysproporcje, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków wojewódzkich, tak? No Gorzów był tak naprawdę traktowany jako miasto drugiej kategorii albo trzeciej kategorii i mówię to naprawdę ze smutkiem i ten stan rzeczy trzeba po prostu zmienić, najzwyczajniej w świecie zmienić. Wydaje mi się, że będziemy do tych tematów wracać bardzo często, ale teraz przejdźmy do, do historii, ale także do przyszłości, bo o przyszłym weekendzie myślę, czyli o świętowaniu 11 dzień listopada. To już jutro, to już jutro. 15 lat powiem szczerze, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej rozmowy, byłem zszokowany, że to już 15 lat, odkąd mamy pomnik Józefa Piłsudskiego. W Gorzowie jest pan jednym z inicjatorów całej inicjatywy bardzo no. ważnej dla, dla większości Gorzowian. Pomnik jest dzisiaj bardzo doceniany. No bardzo ważne inicjatywy, sukcesem, co jest sukcesem, co jest, co jest bardzo istotne oczywiście. Pomnik powstał 15 lat temu. My jesteśmy wszyscy już 15 lat starsi. Tak? To, to jest właśnie ten negatyw całej dzisiejszej sytuacji. Natomiast, Trudno było? No mój syn, z którym byłem obecny też na, na tej uroczystości, no wtedy miał nieco ponad metr wysokości, teraz ma 193, tak? także mój najmłodszy syn Tomasz. Yy, także, także dużo rzeczy się wydarzyło w międzyczasie. Natomiast no, wspomniałam... Sama inicjatywa należała do tych trudnych i zadania? Panie dyrektorze, no, ja pamiętam dokładnie to był sierpień 2006 roku, bo dwa miesiące wcześniej zostałem wybrany na szefa Gorzowskiej Solidarności. Wtedy podczas spotkania, najpierw towarzyskiego, pojawił się w wąskim groń taki pomysł. Później 20 sierpnia, bodajże 2006 roku, spotkało się około 20 osób. Założyliśmy, podjęliśmy decyzję o założeniu stowarzyszenia. Wybraliśmy wtedy zarząd sześciosobowy. No i tak naprawdę dyskutowaliśmy, jak ten pomnik ma wyglądać, jaka jest zasadność jego tutaj usytuowania w Gorzowie Wielkopolskim. Zastanawialiśmy się, kto ma być jego autorem, gdzie, gdzie ma być zlokalizowany konkretnie, i tak dalej, i tak dalej. I takie dyskusje prowadziliśmy mniej więcej około roku. Około roku. Tyle I dopiero... trwało planowanie. Tyle trwało planowanie. I dopiero tak naprawdę w styczniu 2008 roku. Sąd w Jonej górze zarejestrował nasze stowarzyszenie. Później już miesiąc później no, no, sytuacja po prostu była bardzo, bardzo dynamiczna. Później oczywiście wybraliśmy tę osobę, która miała wykonać rzeźbę tego, tego, tego pomnika. To był Robert Sobociński, artysta rzeźbiarz z Poznania. Później zastanowiliśmy się nad lokalizacją. Tu były różne propozycje padały, ale oczywiście no, wygrała ta najlepsza, czyli skwer wolności przy, przy hotelu Kubus. Dzisiaj bardzo związana lokalizacja z obchodami 11 listopada w Garzowie. Dokładnie. No i, 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 i powiem tak, no, no dużo, się, dużo się wydarzyło. Oczywiście no też musicie Państwo wiedzieć, że, że tak naprawdę ten pomnik wtedy, wtedy można powiedzieć, koszt wybudowy, wybudowania tego pomnika, bo to jest pomnik z brązu, tak naprawdę to jest około sześciometrowy w sumie, razem z cokołem. Pomnik konny po... trzeba podkreślić. Bo Ważący to... półtorej tony. Tak jest. Yy, yy, to, to powiem tak, no, koszt tego pomnika, to, 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 była, to, to była kwota rzędu prawie 400 tysięcy złotych. To na dzisiaj można przełożyć, że to by było jakieś 800-900 tysięcy złotych. Ciut poniżej miliona, tak? Także to były duże koszty. No oczywiście tutaj dokonujemy yy, waliśmy różnych bardzo mocnych działań, żeby zebrać te pieniądze, no, ale też no, nie było tak, tak, tak lekko. Tak? I ze zbyt pieniędzy, ale także no, były osoby, które nam troszeczkę mówiąc delikatnie, rzucały kłody pod nogi. Tak? No, yy, jedna pani z Platformy Obywatelskiej, radna, notabene, zadawała głośno pytanie: po co nam ten pomnik. Co Piłsudski miał wspólnego z Gorzowem? No, no w ogóle na jakieś abstrakcyjne pytania, tak? Wiadomo, że był Polakiem, był ojcem niepodległości. My jesteśmy też Polakami. No i chcemy uczcić jego postać, tak? A jak uczcić Natomiast, lat? natomiast, no, też był jeszcze jeden Aha. inny geniusz, tak? Z platformy Obywatelskiej, który mówił, że no dobra, no jeżeli pomnik, tak? No to okej, okay, tylko żeby nie w tej otwartej przestrzeni publicznej, tylko us usytuujmy go na cmentarzu komunalnym przy ulicy Żwirowej, tak? No w ogóle, no genialne były pomysły, szczególnie przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. No Lewica, ku zdziwieniu, nie protestowała. No i w końcu Rada Miasta podjęła decyzję rzeczywiście, że pomnik będzie usytuowany na skrze, że wolność to jest raz. I dwa, że przeznaczy 150 tysięcy złotych na infrastrukturę, tak? czyli na to otoczenie wokół pomnika. otoczenie i lokalizacja przyjęły się, jak już wspomnieliśmy. 15 lat będzie jakoś specjalnie zaznaczone? No ja tak, ja już chyba... 8-10 razy uczestniczyłem w Marszach Niepodległości w Warszawie. No, jutro również się takie odbywa. Mm. Ja tym razem nie pojadę do Warszawy. No Ten Marsz Niepodległości startuje o godzinie 14 Zwyczajowo z ronda Dmowskiego tak? i, i zakończenie, go, zakończenie tego marszu będzie, będzie na y, stadionie narodowym. Marsz idzie pod hasłem: Jeszcze Polska nie zginęła. Natomiast my tutaj w Gorzowie oczywiście też no, spotkamy się. Niestety no, ten zarząd stowarzyszenia, taki ścisły, który pracował nad tym pomnikiem, który naprawdę bardzo wiele działań, starań podejmował, no niestety no, my chcemy się spotkać. Yy, zarząd był sześcioosobowy. Muszę przypomnieć, panie rektorze, te nazwiska. Tak? To był między innymi mecenas nieodżałowany, Mecenas Stanisław Koźmiński, świętej pamięci, no wspaniały człowiek, niestety nie ma jego już wśród nas. To był Zenek Michałowski, tak, działacz społeczny, wtedy właściciel firmy Meprozyc Stare Kurowo. również nie ma jego wśród nas. Z zarządu zostały cztery osoby, tak naprawdę Janek Rudnicki, to jest właściciel firmy Agrobiznes, to jest Jurek Ostrouch, czyli prezes Gorzowskiego Szpitala Wojewódzkiego, to jest Waldy Grusakiewicz, w Gorzowskiej Solidarności, no i to jestem ja. My chcemy się spotkać w te cztery osoby. Na pewno złożymy kwiaty pod tym pomnikiem, no i później później chcemy się spotkać, powspominać ten czas, ten trud, jaki włożyliśmy, ale też muszę, muszę tutaj wszystkich zaskoczyć, że, że chcemy wyskoczyć z nową inicjatywą. Mhm. Z nową inicjatywą, bo takie było marzenie między innymi cena Stasia Koźmińskiego. My też się pod tym podpisywaliśmy. Żeby, żeby, żeby wybudować jak gdyby kolejny pomnik. Niestety za życia Staszka się tego nie udało, ale może nam się teraz to uda. Myślimy, myślimy o, 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 żeby postawić, upamiętnić w jakiś sposób no, człowieka, który, który przyniósł Europie wolność w dużej mierze, tak? Bardzo mocno się przyczynił. Oczywiście do tych osób zalicza się między innymi święty Jan Paweł II, no, ale także prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, tak? który, okay. który też już od 20 lat. Nie żyje i, 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 i ale, ale my doceniamy wartość tego człowieka. Oczywiście wniósł bardzo dużo wiele i zasług też dla Polski, tak? W przeciwieństwie chociażby do Roosevelta. tak. Pomnik Renalda to jest pomysł kolejny, tak? To jest pomysł kolejny, będziemy chyba nad nim pracować. I jaką pan y widzi lokalizację? Mówimy teraz o, oczywiście o pierwszych pomysłach. No wstępnych. oczywiście tutaj, tutaj też decyzja będzie w rękach oczywiście pana prezydenta, w rękach gorzowskich radnych, ale na dzisiaj wstępnie chcemy, żeby, żeby no co najmniej po pierwsze, tak? No, znaczy, jeszcze zastanowimy się nad tym, jak to powinno wyglądać, bo już wrzuci, wrzuciliśmy taką propozycję. Chcemy, żeby ten pomnik tym razem wykonał gorzewianin, w mojej ocenie niedoceniany, a, a wspaniały artysta, rzeźbiarz, plastyk, rasowy gorzewianin, yy, po prostu Michał Bajsarowicz. Mhm. Rozmawialiśmy już z panem Michałem Bajstarowiczem. Michał podjął się, jak gdyby, wstępnie tego działania, ma przygotować nam jakąś propozycję. Natomiast my na dzisiaj na roboczo chcemy, żeby, żeby, żeby Ronald Reagan stanął również na Skwerze Wolności, ale od strony ulicy Sikorskiego przy Bibliotece Wojewódzkiej. Okay. To mamy, mamy taki plan, czy on się uda nam zrealizować, to nie wiem, ale, ale wiemy, że Ronald Reagan na to zasługuje, i to będzie, jak gdyby, to kolejny taki element, element w Gorzowie tej małej infrastruktury. Który, który, z którego mam nadzieję, nie będą zadowoleni. No musimy pamiętać o historii. Oczywiście jest sprawy jak najbardziej do przodu wszystko, tak? Oczywiście. Ale historia też, tak. Natomiast natomiast nie, nie możemy się... zapominać o tych aspektach historycznych, o tych ludziach, którzy dużo wnieśli dla Gorzowa, a którzy już, których już nie ma z nami im się pamięć po prostu od nas należy, z całej siły. Będziemy przeglądać się tej inicjatywie, zapraszamy na obchody 105. No. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I panie redaktorze, też trzeba dodać, przepraszam, że jeszcze w transe, że tak naprawdę sama uroczystość 11 listopada 2008 roku, czyli odsłonięcie poświęcenia pomnika, zgromadziła o kilkanaście tysięcy gorzowian. Tak? Była bryczka z Piłsudskim, byli ułani na koniu. Cała masa ludzi pojawiła się w katedrze. Oczywiście ona się nie zmieściła i w cały przemarsz właśnie w miejsce, gdzie powstał ten pomnik, no, zgromadził kilkanaście tysięcy gorzowian. I, i, I ja wiem, że ludzie, co niektórzy mają zdjęcia z tamtego okresu, my apelujemy, żeby takimi zdjęciami się ewentualnie podzielić, bo to tak naprawdę była chyba największa demonstracja Patriotyczna po 89 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Czyli jeśli ktoś ma pamiątki, czyli uwierzchnione zdjęcia, to, to może czeka Pana taki kontakt. Bardzo Jutro, proszę. jeśli chodzi o organizatorów, przygotowali przemacz Ulicami Gorzowa, uroczysty apel, piknik wojskowy, czyli i poważnie, i familijnie każdy może poświętować. Ale startujemy tak o 12 przy pomniku. Tak jest. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jarosław Porwik, gościu w Studiu Radia Gorzów. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam bardzo. Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.